Witam Was w dzisiejszej aktualizacji na kanale Crypto Klein. W dniu dzisiejszym, moi drodzy, porozmawiamy sobie o patternie, który pokazywałem Wam 2 dni temu, ponieważ spójrzcie sami, cały czas tworzymy fazę konsolidacyjną. Widzimy, że od 2 dni Bitcoin cały czas w tych przedziałach jest tutaj utrzymywany, respektowany. Także spójrzmy sobie sami na to, jakie są price targety w dniu dzisiejszym. Pokażę Wam tutaj potencjalnie jeden scenariusz, który, uwaga, może nas pokierować w dół. Tutaj, uwaga, w tym oto przedziale. Także zostańcie ze mną do końca. Na samym początku pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, suba i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco, ponieważ w tym miesiącu idziemy po 3000 subów. Zostało w okolicach 250 do zrealizowania tego celu. Jeżeli zrealizujemy target 3000 subskrypcji do końca tego roku, zrobimy sobie naprawdę fajny giveaway. Także, moi drodzy, w tym momencie przechodzimy do treści dzisiejszego materiału. Dla osób, które są tutaj nowe, polecam oglądać poprzedni materiał, w którym pokazywałem ten oto tutaj potencjalny kanał konsolidacyjny, w którym Bitcoin w tym momencie się znajduje i respektujemy go, uwaga, i znajduje się on pomiędzy poziomami 43 800 i, uwaga, 40 500 $. Zasięgiem z tego oto kanału konsolidacyjnego jest, uwaga, około 8%. Natomiast spójrzcie sami, w tym momencie od 2 dni cały czas oscylujemy w tym oto przedziale. Co nam to pokazuje? Pokazuje nam to, że ten poziom jest bardzo respektowany i, uwaga, dwie możliwości. Pierwsza możliwość jest następująca. Możliwe, że w tym miejscu, uwaga, w tym oto przedziale gdzieś jest zgromadzony, chowa się tak zwany limit player. Limit player jest to duży gracz, który pokazuje duże zlecenia sprzedażowe i po prostu absorbuje wszystkich longujących, tak? Więc w tym momencie możemy mieć podbitkę jeszcze do poziomów poprzedniego tutaj high na poziomie, uwaga, 44 750 $. W tym momencie duży limit player pochłania, robi absorpcję dużych graczy, market longujących i w tym momencie zrzuca cenę w dół. To jest scenariusz numer 1. Scenariusz numer 2 jest taki, że w tym momencie na tym przedziale istnieje również limit player, który, uwaga, od dołu zbiera całą płynność i w tym momencie w tych przedziałach dokupuje i, uwaga, polecimy w górę. Ja Wam powiem szczerze, że z jednego prostego powodu jestem bardziej nastawiony do scenariusza numer 1. Spójrzmy sobie na nasz tutaj oscylator Market Cypher B i spójrzmy sobie, jak wyglądają aktualne dywergencje na wykresie. Mamy tutaj, uwaga, spójrzcie sami, zwróćcie uwagę na ten high oraz na ten high. Widzimy, że są one, uwaga, relatywnie równe, prawda? Widzimy, że oscylują one w jednym poziomie. Natomiast spójrzmy sobie z drugiej perspektywy na nasz oscylator Market Cypher B, który nam wykazuje ewidentnie czarno na białym bearish divergence. Bearish divergence, moi drodzy, wskazuje nam to, że w tym momencie potencjalnie istnieje osłabienie tego trendu i że ten high może być niższy od poprzedniego high, co ma miejsce. W tym wypadku jest on równy, natomiast dla osób, które nie mają pojęcia, również jeżeli high są równe, natomiast na oscylatorze widzimy lower high, jest to również traktowane jako, uwaga, bullish lub bearish divergence. W tym wypadku jest to bearish divergence. Także powiem szczerze, spodziewam się w niedalekiej przyszłości, myślę, że w tym mamy piątek, zaczyna się weekend, także klasycznie również możemy przez najbliższe parę dni zostać tutaj respektowani w okolicach tych poziomów, natomiast po weekendzie, uwaga, spodziewam się odreagowania do niższych poziomów. Myślę, że pierwszym price targetem byłby tutaj poziom 42 200 $, natomiast ultimate price target będzie w tym oto przedziale, czyli jest to okolice 40 500 $. Także jeżeli byśmy sobie tutaj otwierali pozycję shortową, sprawdźmy to na żywo, jakby to wyglądało ze stop lossem powyżej tych highów, co jest to dość ryzykowne. Mamy tutaj trade'a w okolicach, uwaga, 2,8, 3,1, czyli jest to bardzo ładny trade o bardzo ładnym risk reward. Także to jest scenariusz, którego się doszukuje. Natomiast tak jak wspomniałem również przez ostatnim materiałem, mamy święta, które zaczynają się już za 2 dni. Przez okres świąteczny dużo ludzi na pewno nie będzie śledziło. Banki, instytucje nie funkcjonują. Także myślę, że volume i generalnie ruch na giełdzie może być dość niski, więc spodziewam się, szczerze powiedziawszy, że przez najbliższe kilka dni będziemy tutaj mieli dość spokojną akcję. Dzisiaj był news, który, uwaga, wrzucałem również na kanał na Telegramie. Jeżeli Was tam nie ma, zapraszam Was serdecznie, dotyczący ETF-u, który miał mieć ogłoszony w dniu dzisiejszym. Niestety jeszcze żadnej informacji na ten temat nie widziałem. Natomiast wróćmy sobie do wykresu, ponieważ chciałbym Wam jeszcze przypomnieć o aktualnych promocjach, które obowiązują m.in. na giełdzie Bybit na swoją pierwszą pozycję. Jeżeli jesteście nowymi użytkownikami, możecie utrzymać pozycję o wartości $1000. Musicie zrobić depozyt $100, zrobić krótkie KYC i otrzymujecie, uwaga, $1000 pozycji na Bitcoinie, Ethereum, XRP lub PEPE oraz dodatkowo, będąc członkiem społeczności Crypto Klein, otrzymujecie 10 USDT airdropu. Kolejna rzecz, tylko i wyłącznie 2 ostatnie dni na giełdzie MEXI na zrealizowanie $10 futures bonus. To są tutaj świąteczne eventy, także jeżeli są tutaj nowi użytkownicy, wbijajcie, wszystkie linki znajdują się w opisie, wbijajcie na kanał na Telegram, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało, pamiętajcie, żeby zostawić suba, ponieważ tak jak wspomniałem, moim małym celem jest 3000 subskrypcji do końca tego roku, a wiem, że jesteście w stanie mi pomóc ten cel zrealizować. Jeżeli się uda, dobrze już wiecie, będzie fajny giveaway. Także dzięki jeszcze raz wszystkim za dzisiejszy materiał. Dajcie znać w komentarzu, co Wy uważacie o tym, co dzisiaj Wam przekazałem i widzimy się już jutro w kolejnej aktualizacji na kanale Crypto Klein. Pozdrawiam.